Co roku jesienią mamy dosłownie wysyp polskich filmów po festiwalu w Gdyni, więc tym razem wracamy do Was z recenzją filmu Ikar, legenda Mietka Kosza. Ikar to najnowszy film w reżyserii Macieja Pieprzycy, tego samego Macieja Pieprzycy, który odpowiada m.in. za Chce się żyć z Dawidem Ogrodnikiem, ale także na przykład za Jestem mordercą, więc spodziewaliśmy się, że będziemy mieli do czynienia z kinem przynajmniej dobrym. Tym bardziej, że da się zauważyć w polskim kinie taką tendencję, że faktycznie biografie filmowe wychodzą naprawdę nieźle. Od kilku ładnych lat. Jest coś takiego, że polscy twórcy znaleźli już jakiś klucz, znaleźli... mimo wszystko niestety konkretny schemat na te opowieści, no i tak można sobie płynąć i robić o kolejnych jakby bohaterach. Kolejne filmy. Tak. W dużym skrócie fabuła tego filmu opowiada o twórczości i życiu Mieczysława Kosza, czyli nieco już zapomnianego polskiego jazzmena, który był niewidomy. To, co na pewno temu filmowi się chwali, to właśnie to, że jednak wracamy do takiej postaci. Bo wydaje mi się, że mimo wszystko większość widzów przed obejrzeniem tego filmu nie będzie do końca wiedziała, o kim on jest. Tym bardziej, że w ogóle muzyka jazzowa w Polsce nigdy nie była jakaś specjalnie popularna, nawet jeżeli mieliśmy znakomitych muzyków jazzowych, to oni większą popularność zdobyli na zachodzie i za granicami naszego kraju niż faktycznie w kraju. Więc myślę, że informowanie ludzi o tym, że był ktoś taki i że ta historia może w jakiś sposób porwać, to jest na pewno zaleta już na wstępie. I umówmy się, jeżeli chodzi o biografie filmowe znanych muzyków, to schematy są z reguły dwa. Jednym z nich jest to, że opowiadamy o jakimś konkretnym wycinku z życia bohatera, to znaczy jakieś konkretne wydarzenie, które być może zdefiniowało tego bohatera jako właśnie tę postać, albo opowiadamy przekrojowo o całym jego życiu, o jego problemach, które przeżywał w dzieciństwie, aż do momentu, kiedy stał się tym znanym i popularnym muzykiem. I tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z tym drugim właśnie schematem biografii. I wydaje mi się, że jednak być może lepiej by tej opowieści zrobiło, gdyby zdecydowano się jednak na trochę krótszą wersję. Bo tutaj z jednej strony mamy pokazane te blaski i cienie sławy, którą Mietek Kosz zdobywa po przełomowym występie na Jazz Jamboree. Z drugiej strony mamy cały czas powroty do dzieciństwa bohatera. W formie retrospekcji oczywiście. Ale też bardzo często określa się tutaj samego Mietka poprzez jego relacje z ludźmi, którzy akurat w danym momencie jego życia się znajdują. Tak, bo on jest tutaj portretowany jako taka postać, która jest wyjątkowo samotna, która tak naprawdę przez całe życie szuka jakiegoś takiego oparcia w ludziach i znajduje je tymczasowo, ale nigdy nie może dojść do takiej sytuacji, kiedy naprawdę z kimś się zwiąże na dłużej, być może z jakąś kobietą, być może z jakimś przyjacielem, który jednak będzie blisko niego i będzie mu pomocny przez wiele lat, a nie tylko w tym malutkim wycinku. I samotność geniusza to jest jakby kolejna rzecz, która jest kliszą w pewnym sensie już dla takich właśnie filmów opowiadających o muzykach, o artystach. Kolejną kliszą wydaje się być na przykład problem utraty wzroku przez naszego głównego bohatera i z tego co widziałem po jakichś takich wstępnych opiniach po festiwalu w Gdyni, to było chyba jedną z największych kontrowersji związanych z tym filmem. Czyli wiele osób zarzucało temu filmowi to, że on tak bardzo uczepił się tego motywu braku wzroku, że wykorzystuje ten motyw aż do znudzenia. Ja to trochę rozumiem, w sensie to, że twórcy wykorzystują ten motyw, bo faktycznie no to jest coś, co poza ogromnym talentem odróżniało tę postać od innych jazzmenów tworzących w tamtym czasie. Więc wydaje mi się to z jednej strony w pełni logiczne, z drugiej strony zbyt często moim zdaniem jest traktowane jako wytrych do rozwiązania pewnej sytuacji. Być może tak, ale z drugiej strony uważam, że to jest faktycznie, przynajmniej w tym ujęciu twórców, coś, co definiuje tę postać i być może czuje tę muzykę właśnie w ten sposób, tak bardzo głęboko, przez to, że nie ma tego wzroku, że nie ma jednego ze zmysłów. Tak, dlatego ja też nie czepiam się tego motywu, mimo że uważam, że niektóre z rzeczy, z wydarzeń, które zostały tutaj zaprezentowane, można było trochę inaczej rozwiązać. Szczególnie, że zdaje się sam Pieprzyca twierdzi, że biografia faktyczna Mietka Kosza jest dla niego inspiracją do tego filmu, a nie oddaje wszystkiego jeden do jeden. I kolejnym tropem, który wydaje się być taką utartą ścieżką już przez inne biografie, powiedzmy, znanych muzyków, jest to, że mamy do czynienia z takim bohaterem, który jest ekscentrykiem. I to też jest kolejny zarzut, który widziałem przy okazji recenzji tego filmu, ale ja uważam, że ten jego ekscentryzm też postępuje wraz z rozwojem filmu.
filmu. On na samym początku jest wyjątkowo skromnym chłopakiem, który tak naprawdę nie chce przyznać się, że w ogóle wierzy w swój talent. Ludzie mówią mu, że jest niesamowicie utalentowany, a on mówi, nie, no coś ty, ja tylko po prostu sobie gram sobie i tak gram, dalej. Dokładnie. I dopiero wraz z kolejnymi sukcesami tak naprawdę na tej scenie, czy wraz z kolejnymi sukcesami w jakichś klubach, po prostu staje się coraz bardziej przekonany o tym, że ma ten talent, że jest niesamowity i walczy o to, żeby ludzie widzieli w nim ten talent i wtedy też pogłębia się ten jego ekscentryzm. Właściwie moim zdaniem to on już na pewnym etapie nie walczy, żeby ludzie to widzieli, bo ludzie to widzą. A on jest przekonany o tym, że jest, więc nie musi o to walczyć później. No właśnie. Ale uważam też przy okazji, że Ogrodnik cholernie dobrze niuansuje swoje postacie, bo tu faktycznie jest czasem skromny, jest bardzo wrażliwy, czasami potrafi wybuchnąć w konkretnej sytuacji. Ja myślę, że tutaj Ogrodnik gra trochę na granicy szarży i ja akurat ten styl u Ogrodnika lubię i w ogóle bardzo cenię tego aktora. To, co bardzo podoba mi się w tej roli, to fakt, że ta postać zmienia się z czasem. I to widać zarówno w sposobie wypowiadania się, w sposobie przyjmowania komplementów choćby, ale też w takich małych gestach, w zachowaniu w ciele. I naprawdę jestem pod wrażeniem tego. To z jednej strony jest ogromna zaleta tego filmu, a z drugiej strony też jego wada. Bo dla mnie niestety na tle Ogrodnika żadna drugo- czy trzecioplanowa postać nie wybrzmiewa tak, jakby mogła. Tak, bo na przykład mamy tutaj postaci kobiece, które oczywiście są zagrane przez fantastyczne aktorki i robią co mogą, żeby z tych postaci kobiecych coś wyciągnąć, ale ma się wrażenie, że przez to, że mamy do czynienia z tą biografią właśnie taką poszatkowaną i że te scenki z życia, powiedzmy, są tak powyciągane, to żaden z tych wątków nie jest na tyle istotny, żeby faktycznie wpłynąć na tego głównego bohatera, chociaż rzeczywiście pojawiają się sceny, które są dla niego jakieś definiujące. Ja akurat uważam, że jest tutaj dość sporo takich scen i dość sporo takich wydarzeń, które mają faktyczny wpływ i to później widać. Problem w tym, że te kobiece bohaterki są właśnie tak trochę potraktowane narzędziowo, jakby pchały bohatera wyłącznie do kolejnych decyzji i do kolejnych zmian. Ja mimo wszystko trochę żałuję, że dosyć jednostronnie pokazana jest Zuza, czyli bohaterka grana przez Justynę Wasilewską, czyli jedną z moich najulubieńszych polskich aktorek, bo chciałabym, żeby po prostu w tej postaci było jeszcze więcej do zagrania, jeszcze więcej. Ale jej następczyni ekranowa też była świetna, szczególnie w tej takiej bardziej intymnej relacji z postacią Mietka Kosza. Ja naprawdę tam się mocno wczułem w te charaktery. Ale może kwestie aktorskie zostawmy tutaj na chwilę. Ja chciałabym przejść do takich spraw czysto technicznych, bo to jest to, co jest moim zdaniem najpiękniejsze w tym filmie. Wspaniałe oświetlenie. Dawno nie widziałam polskiego filmu, który byłby oświetlony tak dobrze, tak naturalnie, tak pasująco do sytuacji, którą pokazuje w danym momencie reżyser. W ogóle trzeba przyznać, że realizacja tego filmu jest absolutnie znakomita. Z jednej strony światło, operatorka, to jak ten film wygląda, jaki nastrój potrafi wprowadzić, z drugiej strony realizacja muzyki oraz dźwięku. W polskim kinie jest z tym różnie. A tutaj, kiedy mieliśmy mieć opowieść o pianiście jazzowym, to jednak bardzo istotne było to, żeby ten film brzmiał znakomicie i żebyśmy mogli uwierzyć w ten świat wykreowany. Mamy bardzo dużo muzyki, która jest jakby diegetyczna i rozgrywa się na ekranie, więc problem dialogów chwilami tutaj odpadał z miejsca, ale tak czy siak udźwiękowienie jest bardzo dobre w tym filmie. Operatorka prześwietna. To, jak czasami kamera tam między klapą fortepianu sobie przechodzi i tak portretuje. Otacza ten fortepian tak pięknie dookoła tego Mietka. Wspaniale, to udało się po prostu znakomicie moim zdaniem i nawet jeżeli sama historia nie za bardzo was interesuje, to wydaje mi się, że warto wybrać się dla samego tego, jak ten film wygląda. I tutaj jednak mimo wszystko mam kolejny taki drobny problem, bo moim zdaniem bardzo od siebie odbiegają również estetycznie te sceny, które rozgrywają się tu i teraz, a te, które rozgrywały się w dzieciństwie bohatera. Te sceny z dzieciństwa moim zdaniem chwilami wypadają wręcz kiczowato. Tak, to jest zdecydowanie jeden z moich największych problemów, jeżeli chodzi o ten film, czyli retrospekcje same w sobie, bo uważam, że one jasne wnosiły sporo na samym początku filmu, kiedy faktycznie mogliśmy opowiedzieć o tym, skąd ten bohater się wziął i kiedy pojawił się ten jego problem, kiedy zaczął przejawiać te pierwsze swoje fascynacje muzyką. Ale te retrospekcje przez cały film tak naprawdę towarzyszą nam podczas seansu i im dalej w las, tym bardziej one są już takie wprost, takie bezpośrednie. Ja miałem też problem z tym, jak te retrospekcje kontrastowały
skonfrontowane są ostatecznie z tym, co widzimy w tej teraźniejszości, powiedzmy, filmowej, bo tam następują takie dosyć dramatyczne wydarzenia, po których zaraz mamy w jakimś sensie rozwiązanie. Tak, bo trochę dostajemy takie zestawienie na zasadzie rymów parzystych, że w każdym kolejnym wersie te sceny z dzisiaj i z kiedyś się rymują ze sobą. Tak, ale retrospekcje mają jedną absolutnie fantastyczną rzecz, czyli Jovita Budnik dosłownie w dwóch zdaniach potrafi mi sprzedać tę rolę. Ja w nią wierzę. Ona jest fantastyczna, mimo iż jej nie ma tak dużo na ekranie tak naprawdę. Ona jest trochę jak Mahershala Ali w Moonlight, że wiesz, wystarczy, że jest na samym początku i potem przez całe życie bohater idzie z tymi naukami i z tą wrażliwością, którą poznał dzięki właśnie relacji z tą konkretną osobą. Jedną z najpiękniejszych scen moim zdaniem w tym filmie jest ta, która w pewnym sensie film otwiera, czyli bohater stoi z żelazkiem i przypomina sobie słowa swojej matki. Wydaje mi się, że ten kierunek był bardzo ciekawy w tym filmie i trochę mi szkoda, że później jakby rezygnuje się z niego na rzecz bardziej opisywania bohatera poprzez właśnie relacje z nowymi ludźmi, którzy pojawiają się w jego życiu, niż pozostawienie go samego ze sobą. I ja myślę, że też ten film ma tak, że część scen dramatycznych wypada absolutnie znakomicie, a część scen dramatycznych wydaje się być takich właśnie bardzo wprost. I moim zdaniem ten film znacznie lepiej czasami radzi sobie w tych scenach humorystycznych, kiedy mamy troszeczkę lżejsze te relacje, bo mam też wrażenie, że czasami twórcy chcieli tak mocno dowalić do pieca takim mocnym dramatem, że tych scen dramatycznych już jest w pewnym momencie przesyt. Że aż czułem, że tutaj ktoś mi chce bardzo mocno emocjonalnie wejść na głowę po prostu. Szczególnie w tej drugiej części jakby filmu, jeżeli tak można powiedzieć. Tym bardziej, że wcześniej dostajemy na przykład pojedynek z postacią graną przez Adamczyka na fortepiany, który jest przepięknie sfilmowany, to jedno, ale po drugie jest przezabawny i sceny, które następują po nim, również są zabawne. I wydaje mi się, że to jest też film w ogóle łatwy w odbiorze. Jasne, korzysta ze schematów, korzysta z klisz, ale robi to w porządny sposób. I realizacyjnie jakby jest na takim poziomie, że niczego mu nie można zarzucić. I tutaj a propos realizacji, a propos pojedynku fortepianowego, to oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że Ogrodnik odwala tutaj Day-Lewisa, bo ja nie wiem, ile trwały przygotowania do tego, żeby on grał na tym fortepianie, ale cholera jasna, tutaj nic nie trzeba tuszować kamerą, nic nie trzeba uciekać obiektywem od tego, co on faktycznie wyprawia na tym fortepianie, bo cały czas są zbliżenia na ręce, które potem płynnie przechodzą na twarz, która wyraża miliony emocji w tym momencie, bo pasja, jaka bije od Ogrodnika w tych scenach, kiedy on gra, albo nawet kiedy nie gra, a mimo wszystko gdzieś tam wygrywa jakiś rytm palcami, to się przebija przez ten film i to sprawia, że naprawdę warto ten film obejrzeć, bo on ma wady. Takie wady, które z reguły właśnie przypisujemy biografiom, które są oparte na tego typu schematach. Są tam po prostu klisze, do których już się przyzwyczailiśmy. Widzieliście film na przykład o Rayu Charlesie, no to mniej więcej wiecie, czego się spodziewać, ale tutaj jednak ma się wrażenie, że mamy do czynienia z taką wirtuozerią operatorską i aktorską przede wszystkim, więc to jest w stanie w moim odczuciu bardzo mocno podciągnąć ten film w górę i ja wiele mu jestem w stanie wybaczyć, bo czułem emocje na tym seansie. Czułem po prostu, że ktoś mi chce opowiedzieć intrygującą historię o ekscentrycznym bohaterze, którego mimo wszystko bardzo łatwo polubić. Sceny koncertowe moim zdaniem są magiczne i ja będę do nich wracać na pewno, nawet jeżeli nie będę oglądała kilkukrotnie filmu w całości, to te sceny właśnie z koncertów na pewno będę powtarzać. Ja chciałam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która moim zdaniem jest totalnie do wyrzucenia z tego filmu. Końcówka. Jest tam jedna taka sekwencja, nie będę spoilować, powiem tylko, że chodzi mi o wywiady. Tak. I to moim zdaniem jest bardzo nietrafiony wybór artystyczny. Być może to będzie wyłącznie mój problem. Ja po prostu uznałem, że to jest kompletnie niepotrzebne. To jest niepotrzebne, rozbija narrację, kompletnie bez sensu i wydaje mi się też trochę tanie. Także film nie bez wad, ale film z takimi zaletami, które część z tych wad są w stanie zdecydowanie zatuszować. Myślę, że większość tak naprawdę. Tak. Dla Dawida Ogrodnika jak zwykle chapeau bas, bo facet się po prostu nie myli.
zapomniałem o dniu czekolady, więc jakby wiadomo. I zapomniałem o ciemno prawie noc, więc jakby wiadomo. Prawie się nie myli. W każdym razie kibicujemy mocno. Mamy nadzieję, że jeszcze pokaże nam niejednokrotnie, że stać go na naprawdę, naprawdę dużo. To wszystko od nas. Dawajcie znać w komentarzach oczywiście, co myślicie na temat Ikara, jeżeli już ten film zobaczyliście, a jeżeli dopiero się na niego wybieracie, to dajcie znać oczywiście, jakie macie oczekiwania względem tego filmu i co myślicie na temat poprzednich filmów Macieja Pieprzycy z Chce się żyć na czele, bo tam mamy właśnie ten team Pieprzyca, Ogrodnik. Tak więc to wszystko od nas i do zobaczenia w następnych odcinkach.